6 października, dzień przed ciszą wyborczą o godzinie 17 w nocy w Grudziądzu, odbyła się debata kandydatów do Senatu z okręgu 12. Inicjatorem spotkania był kandydat niezależny do Senatu Jacek Janiszewski, a jedynym uczestnikiem poza nim był Kazimierz Górski, startujący z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, będący członkiem PiS. Żaden inny kandydat na spotkaniu się nie zjawił. Udało nam się porozmawiać z inicjatorem spotkania, panem Jackiem Janiszewskim. Pan Kazimierz Górski spieszył się na spotkanie Ruchu dla Grudziądza, który w tym dniu oficjalnie go poparł w wyborach, a z którego spotkania mamy osobną relację. Oczywiście ubolewam, jedni są bardziej usprawiedliwieni, drudzy mniej. Najbardziej nie rozumiem, dlaczego otwarcie, jakieś przyjęcie ambasady tajwańskiej w Warszawie jest ważniejsze niż debata w Grudziądzu, ale no, przyjmuję to z pokorą. Mnie najbardziej chodziło o to, żeby kandydaci do Senatu spotkali się po to, ażeby przedstawić no jednak zupełnie inny rodzaj i system wyboru senatora w obecnych wyborach do parlamentu, bo mamy okręgi jednomandatowe. Wybiera się tylko i wyłącznie jednego senatora w danym okręgu i to jest niezwykle nowatorskie i zupełnie nowe w historii parlamentaryzmu polskiego. Czym wyróżnia się pan na tle innych kandydatów? Może jaki jest priorytet dla naszego regionu? Ja mogę powiedzieć, że dla tego regionu pracuję całe życie, bo tu się kształtowałem, wychowałem, a potem całe w zasadzie dorosłe życie polegało na tym, że albo służyłem jako minister w rządach dwóch, bo Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka, albo jako poseł, bo byłem tutaj posłem w latach 97-2001, albo jako przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracji i Współpracy, która tutaj działa bardzo intensywnie, bo przypomnę, że forum gospodarcze, którym już się chlubi cały nasz region, to właśnie jest inicjatywa mojego stowarzyszenia. W ten sposób promujemy każde z 5 miast prezydenckich, czyli Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Włocławek, tak, żeby pokazywać w Polsce, w Europie i na świecie nasz ogromny potencjał intelektualny, społeczny, kulturowy i gospodarczy. Między innymi dlatego chcę startować z regionu, w którym jest Grudziądz, ponieważ uważam, że to jest trochę dzisiaj uśpione miasto, które ma ogromny potencjał rozwojowy, na razie niezauważony. Kiedy mówimy o metropolii kujawsko-pomorskiej, o bliskiej współpracy 5 miast prezydenckich, to właśnie Grudziądz może w 2 dużych tematach być liderem tej metropolii. Po pierwsze współpracy z Trójmiastem, czyli Gdańskiem, Gdynią i Sopotem oraz miastem koordynującym projekt odbudowy drogi wodnej E70, gdzie największym beneficjentem byłaby Polska, a w Polsce największym beneficjentem byłby region kujawsko-pomorski, a w tym regionie właśnie Grudziądz. I to są takie zadania, które i tak już wykonuję i mandat senatora raczej jest mi potrzebny nie do tego, żeby to robić, tylko żeby to robić skuteczniej, mocniej i bardziej efektywnie. Wspiera pana marszałek Wenderlich, czyli jako SLD, tak? Ma pan od nich poparcie? Ja mam poparcie wszystkich środowisk politycznych poza tymi, które wystawiły swoich kandydatów, czyli wystawili swoich kandydatów PO, PiS i PSL. Pozostali, czy Unia Prezydentów, Polska jest najważniejsza, SLD, nie wystawili swoich kandydatów, w ten sposób wspierając mnie. To znaczy PJN generalnie, może nieoficjalnie, popiera Joe Hala, Nowa Prawica także. Nie, to popiera, z tego co ja wiem, Nowa Prawica, ale nic mi nie wiadomo o PJN-ie. Jak pan chciałby zachęcić do wyborów? Ja zachęcam do wyborów tym, że mamy nową sytuację z punktu widzenia Senatu szczególnie, do którego bardzo wielu obywateli Polski się zniechęciło. Jest taka szansa, żeby go odmienić, żeby wybrać fachowców, którzy mają poczucie rzeczywistości, którzy coś w życiu zrobili, których bardzo łatwo jest ocenić, co robią dzisiaj i w związku z i nie są zależni politycznie. Czyli mają pewien kręgosłup, którym mogą się pochwalić na zewnątrz, niepolityczności i niepolitycznej aktywności gospodarczo-społecznej.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy na prawie pełną relację z debaty kandydatów pana Jacka Janiszewskiego, kandydata niezależnego, i Kazimierza Górskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Debatę prowadził dziennikarz z Torunia. Zapraszamy. I rzeczywiście prędzej czy później nawet polityczni związani z partią polityczną kandydaci czy potem senatorowie będą musieli czuć tę siłę swoich wyborców, żeby podejmować jasno określone decyzje później w Warszawie. No, pewnie w poglądach na wiele spraw się w ogóle nie różnimy z panem profesorem, bo ja nie reprezentuję żadnej ideologii politycznej, dzisiaj nie należę do żadnej partii, to w tym ewentualnie miejscu moglibyśmy się sprzeczać, ale z punktu widzenia rozwiązań, które chcielibyśmy zastosować dla tego regionu, tych pięciu powiatów, to pewnie mamy zbieżne stanowiska i tak szczerze mówiąc myślałem, że pięciu tutaj usiądzie i powiedzą tak, chcemy właśnie pracować w ten i w ten sposób dla tego regionu, a później sobie zrobimy debatę za rok, za dwa lata i umówimy sobie dokładnie to samo, tylko trochę później, bez względu na to, kto z pięciu by wygrał. Ja oczywiście liczę na zwycięstwo. Po to startuję. Tak naprawdę w 2001 roku powiedziałem sobie, że do polityki nie wracam i jak mnie dziennikarze pytają, czemu wracam do polityki, to odpowiadam, nie wracam do polityki. Ja chcę mieć mandat senatora, żeby robić to, co dzisiaj robię, czyli wysyłać dzieci na wakacje. Wysłaliśmy już kilka tysięcy dzieci przez ostatnie 11 lat. Chcę współpracować z warsztatem terapii zajęciowej dla dzieci specjalnej troski w Obrzeźnie. Tworzyć forum gospodarcze w Toruniu, które robimy od 20 lat, w Toruniu samym od 7, a w tym regionie od 11. Ja nigdy nie mówię, że to nasza zasługa, że zmienia się infrastruktura Torunia, ale przypominam sobie, że jak 7 lat temu robiliśmy pierwsze forum, na które przyjechało ponad 1000 osób z całego świata, to był tylko jakiś marny Helios hotel. Dzisiaj jest ich już trochę więcej. Tak było kiedyś w Ciechocinku, kiedy zaczynaliśmy robić te spotkania. Jeszcze raz podkreślam, nie uzurpuję sobie, że to Jacek Janiszewski czy nasze stowarzyszenie, ale na pewno jest w tym jakaś cegiełka. Debata miała dzisiaj dla mnie, jako obywatela tutaj mieszkającego i związanego z wszystkimi tymi pięcioma powiatami, debata była pewnego rodzaju próbą pokazania inności wyborów w tym roku, bo tego nie słyszę ani w telewizji, ani w radiu, ani w gazecie. Tak naprawdę pierwszy raz dzisiaj w telewizji rano widziałem instrukcję, pan pokazywał, co to jest wybory do Sejmu, na czym polegają te nowe wybory do Senatu. Jeśli chodzi o bezrobocie... W takim razie, skoro miał pan takie podejście, to pan profesor też mi zaprezentuje. Tak, proszę, oczywiście. Mówi swoją decyzję kandydowania. Znaczy tak, ja jestem też w dosyć trudnej sytuacji, dlatego że my od bardzo dawna mamy na dzisiaj zapowiedziane spotkanie o godzinie 6 z ruchem tam Grudziądza, w związku z czym ten termin oczywiście też był dla mnie bardzo trudny, ale no, taki bym powiedział elementarny szacunek dla Państwa, którzy tutaj zechcieliście przyjść, bo się tym interesujecie, wymagał tego, żeby się ustawić, więc bez względu na porę, czy też no, może sposób załatwiania tej debaty postanowiłem w tym, przynajmniej przez jakiś czas w życiu. Ja prowadzę działalność publiczną, powiedziałbym, już bardzo długo, ponad 30 lat właściwie. Tak jak to prezentuję w swoich różnych tych materiałach wyborczych, no jest to jakiś rodzaj pewnego zwieńczenia mojej drogi. No, pewno już dalej nie będę się ubiegać o jakieś zaszczyty i funkcje publiczne. Powiem tak, no, ja jestem zaangażowany od wielu lat w działalność samorządową i znam różne problemy, kłopoty, z jakimi wspólnoty lokalne dzisiaj się borykają. Jednym z głównych motywów mojej decyzji o startowaniu, no to była właśnie taka chęć wzięcia udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących
samorządem, to w izbie, która no, jest tą taką akuszerką samorządu terytorialnego w Polsce, no to trzeba pamiętać, że samorząd terytorialny, kiedy się odradzał w 90 roku, no to była to inicjatywa ustawodawcza Senatu i to senatorom zawdzięczamy reaktywację samorządu terytorialnego. To jest tak, że cała sfera wartości, które ja, że tak powiem, wyznaję konsekwentnie od kilkudziesięciu lat, a ponieważ uważam, że dzisiaj no, Rzeczpospolita i państwo polskie staje i mieszkańcy Rzeczpospolitej stają wobec bardzo wielu wyzwań, takich bym powiedział cywilizacyjno-aksjologicznych. Jestem także przekonany, że trzeba wykorzystać także obecność w Senacie do tego, żeby wartości to, co jest całym dorobkiem i dziedzictwem Polaków, nie zostało zniweczone przez jakieś radykalne, ekstremistyczne i takie, bym powiedział, bardzo niepoważne i nienormalne środowisko. I to jest tak z grubsza, powiedziałbym, moja motywacja. Ja, tak jak też otwarcie mówię, ja nie jestem z Grudziądza i nie zamierzam udawać, że mam jakieś rodzinne sprzed 5 czy 8 pokoleń więzi z Grudziądzem, z tym okręgiem jestem związany poprzez no, rodzinę mojej mamy, ale to akurat z Ziemią Michałowską, bo stamtąd rodzina mojej mamy się wywodzi. Po części rodzina mojego taty z pogranicza ziemi dobrzyńskiej i zachodniego Mazowsza. Więc ja oczywiście ten związek z tym okręgiem wyborczym jakiś także posiadam, no ale nie w takim stopniu jak ten Jacek, który jest urodzony w tym okręgu wyborczym. Ale też chcę powiedzieć, że sądzę, że to też nie jest może najważniejsze. Nie jest najważniejsze z punktu widzenia też miasta czasem to, czy ludzie z tego miasta na przykład w okręgu jednomandatowym są wybierani. No tak się złożyło, że nikt z Grudziądza zdaje się nie kandyduje, więc ja mam w tym zakresie jakąś swoją koncepcję, ale wydaje mi się, że tutaj akurat jesteśmy z tego punktu widzenia wszyscy w równych szansach. Ja od razu przejdę może do odpowiedzi już merytorycznej. Zacząć ten temat Senatu. Tutaj pan Jacek powiedział, że nie chce polityki w Senacie. Niektórzy do Senatu kandydują z hasłem zlikwidować Senat. Są takie przypadki. Jedni chcą w Senacie tworzyć izbę ekspertów, czyli ludzi, którzy stanowią jakieś ciało doradcze. Nie chcą tam większości polityków. Jak panowie widzą tę izbę? To znaczy, ja myślę tak, ona ma ukształtowane historycznie swoje miejsce w polskim konstytucjonalizmie. To nie jest tak, że można sobie robić jakieś eksperymenty na pewnych doświadczeniach historycznych, a przypominam, że właściwie polski parlamentaryzm jest jednym z najwspanialszych, jak chodzi o jego ciągłość historyczną i właściwie jedynym okresem, kiedy Izba ta nie funkcjonowała, no to jest okres, w którym mieliśmy model bolszewicki ustrojowy, w związku z czym to jest przynajmniej jeden z istotnych powodów, dla których ja postrzegam takie dążenia do likwidacji Senatu w kategoriach takiego neobolszewizmu. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że Senat bardzo dobrze przez ostatnie lata wspierał Sejm w dziele ustawodawczym, ponieważ my mamy generalnie rzecz biorąc za dużo prawa i za dużo złego prawa, a w Sejmie stanowionego, no, powiedziałbym często nawet dosyć, powiedział, nieodpowiedzialnie. Okazuje się, że w bardzo wielu sytuacjach istnienie Senatu ratuje wiele procesów legislacyjnych. Myślę, że jako prawnik dosyć dobrze w tym zakresie wykształcony, no dobrze będę pasował do tej roli pewnego takiego superwizora tych dzieł sejmowych. Panie Jacku, jaką rolę pan widzi Senatu? Jeśli chodzi o rozdziały historyczne, to pewnie, że się zgadzam, to nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, nie podlega żadnej dyskusji. Senat jest potrzebny w polskim parlamentaryzmie nie tylko ze względu na historię i tradycję, ale także dlatego, że my jako naród jesteśmy dosyć raptowni, bym powiedział. Ktoś by powiedział wyrywni. I często jest nam potrzebne nawet w takich sprzeczkach rodzinnych. Przypomnijcie sobie państwo, że coś się dzieje niedobrego przed śniadaniem, mają szkołę obiadu, zaczynają się zastanawiać, czy to miało sens. Więc z tego punktu widzenia na pewno Senat jest potrzebny. Ale ja naprawdę podtrzymuję to, co powiedziałem,
że przyszedł już czas, że akurat senatorem jest człowiek, który czuje tętno życia okręgu. Nie, to ma pan profesor 100% racji. Nie widzę w tym nic złego, że senatorem danego okręgu ktoś może być z Katowic. Przypomnę, że najlepszymi prezydentami Warszawy, tymi bohaterskimi, wcale nie byli warszawiercy. Więc to w większości nie ma znaczenia. Tu pełna zgoda. Ale co do filozofii, no wydaje mi się, że ci, z którymi ja się zgadzam, niezależnie od tego, którzy to klepnęli, którzy tworzyli jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu, chcieli, żeby te osoby, jak wójt, burmistrz, prezydent, kierował się dobrym danego miejsca, które reprezentuje i nie miał wątpliwości w trudnych sytuacjach politycznych. Żadnych wątpliwości. Bo trzymanie takiej podkreślę, bez względu na to, czy wygra kandydat, ja tak uważam, kandydat z PO, czy z PiS-u, czy z PSL-u, prędzej czy później będzie musiał wybrać. Albo reprezentuje jednoznacznie linię partii, która ma swoje sinusoidy. Partie mają to do siebie, że mają lepsze, trudniejsze okresy, znikają ze sceny politycznej, sami państwo wiecie. A będzie chciał być tym reprezentantem parlamentarnym, nie będzie mógł tak bardzo podlegać tym sinusoidom i prędzej czy później będzie musiał się trochę od tego swojego środowiska politycznego zdystansować. Albo będzie przegrywał wybory. To jest zawsze też wybór. W związku z tym zgadzam się w większości z tym, co pan profesor powiedział. Wady w zamieszkaniu nie widzę żadnej. Wszystko zależy od agresji postępowania, takiej ciężkiej pracy u podstaw w terenie. Po prostu nie da się już dać zapisać z jakiejś listy i wybiorą cię, tylko musisz 4 lata tak przepracować, że ludzie po 4 latach ponownie cię wybiorą. To każdy, kto wygra, będzie miał to zadanie tylko dlatego, że mamy wybory jednomandatowe. Bo nawet jeśli dzisiaj jeszcze obywatele tego nie zauważą, to za 4 lata zauważą na 100%. Panowie Burmistrzu, to tak ja nie posłucham. Mi się do tego czasu, aby na to moje pierwsze pytanie, które pojawiło się od razu na początku, pewne przemyśleń dokonać. W takim razie wróćmy do bezrobocia. Już od razu mogę uzupełnić to pytanie, czy macie panowie jakieś pomysły na to, żeby z tym walczyć. Ja rozumiem, że było wiele rządów, było wiele pomysłów i tak na dobrą sprawę. Tylko rozwój gospodarczy kreuje nowe miejsca pracy, panowie jak? Tak, rozwój, ale też ich aktywność włodarzy. I wydaje mi się, że kiedy, ja nie chcę oceniać żadnego z prezydentów ani burmistrzów, ale kiedy ktoś się skupia raczej na stworzeniu takiej struktury, że w zasadzie większość firm w miastach jest związanych z magistratem, a te poza miastem są szczątkowe albo słabe, no to rzeczywiście można wtedy sobie być burmistrzem czy prezydentem przez dziesiątki lat. Nawet zauważyłem taki scenariusz w bogatych miastach, do których się jeździ do wód, typu Ciechocinek, Sopot, jakieś takie. W zasadzie no Sopot to może niedobrze, bo to jest mój przyjaciel, ale no wiele z takich miast po prostu nic nie robi. Nic nie robi, nie, mają pieniądze, nawet nie potrafią zdobywać pieniędzy unijnych, bo nie ma sensu. Bo spotyka się i w zasadzie potem ciągle jestem burmistrzem czy prezydentem. Ja mam trochę takie wrażenie, że to jest tak troszeczkę tutaj w Grudziądzu. Że w zasadzie ten napęd nie idzie w kierunku wspierania zewnętrznych inicjatyw tworzących tutaj nowe miejsce pracy, tylko bardziej skupione na tym, żeby odpowiednie grupy w odpowiednich spółkach zależnych od magistratu funkcjonowały, bo to wtedy są świetni żołnierze do pracy. I nie tylko powiem, że mam pomysł na rozwiązanie takich rzeczy, ale powiem, że akurat udało się kilka dni ostatnio temu załatwić coś dla może nie całego Grudziądza, ale na pewno dla osiedla Lotnisko o powstanie trochę z mojej inicjatywy, bo poprosiłem starostę wąbrzeskiego, burmistrza z Wąbrzeźna i wójta z Wąbrzeźna, bo to jest dla mnie warunek współpracy generalnie, żeby coś zrobić dla pewnej przestrzeni. Ci trzej panowie muszą
bez względu na to, w jakich partiach są, blisko ze sobą współpracować i udało się powołać taką strefę inwestycyjną w Wałyczu, tutaj niedaleko pod Wąbrzeziem. To będzie prawie 200 hektarów inwestycji, co oznacza, że powstaną tam fabryki. Miejsce jest kapitalne. Można dojechać pociągiem, autobusem, jest prąd. Pani Kamińska w Gdańsku tę strefę klepnęła i w zasadzie tak uważam, powinien patrzeć ten, który także będzie reprezentował Grudziądz, że nie każda inicjatywa w samym Grudziądzu powoduje, że to jest dobre dla Grudziądza, ale także wokół Grudziądza. I tak, gdybyśmy patrzyli, to jest też taka odpowiedź dla pana, bo to jest trochę dla mnie pewna pasja od paru lat, powinny współpracować największe 5 miast prezydenckich, ja to nazywam kujawsko-pomorskich, bo potencjał jest po prostu potworny, ponad 1 000 000 ludzi w niedużej przestrzeni. Wtedy możemy się porównywać i z Trójmiastem, i z Łodzią, i aglomeracją śląską, czyli tymi elementami dużego rozwoju pod każdym względem wzdłuż autostrady A1. I te chore jakieś pomysły, powiem wprost, prezydentów czy polityków Bydgoszczy, żeby metropolię robić bydgoską, a jeszcze bardziej chore te umizgi władz Grudziądza, żeby trzymać się w jakiś sposób z Bydgoszczą, to powiem wprost, niczym więcej się nie skończą, tylko wymianą koszulek po kolejnych jakichś tam derbach tych dwóch miast, bo jeśli Grudziądz da się zepchnąć do współpracy bardziej bliskiej w jakichś chorych pomysłach metropolii bydgoskiej, to na tym tylko straci. Grudziądz może być bardzo dynamicznym elementem rozwoju tej metropolii kujawsko-pomorskiej z punktu widzenia współpracy z Trójmiastem i z punktu widzenia drogi E70, czyli drogi od Berlina do Królewca. Ja przedstawiłem jeden z, wydaje mi się, istotnych powodów w swoich materiałach, które powodują, że dzisiaj Grudziądz ma olbrzymie problemy. No, tak się dzisiaj składa, że takim warunkiem pewnej dynamiki jakiegoś ośrodka jest jego sposób połączenia ze światem, to znaczy to, jak on jest skomunikowany, czy to jest komunikacja prosta, czy to jest komunikacja trudna. No, ja powiem tak, jeżeli jest dzisiaj sytuacja taka, że koło Grudziądza przechodzi autostrada, ale z Grudziej z tej autostrady trzeba będzie jeszcze poczekać wskutek takiej, a nie innej polityki, którą się tutaj realizuje przy pomocy pana prezydenta, no to jest oczywiście wielki problem, bo autostrada daje olbrzymie korzyści, no ale z nich państwo, czy ta społeczność lokalna skorzysta z bardzo dużym opóźnieniem. Jeżeli uświadomimy sobie fakt, że Grudziądz jest jedynym miastem w Polsce tej wielkości, do którego nie przyjeżdża pociąg elektryczny, no to już jest cywilizacyjna ruina. Jeżeli ludzie nie mają możliwości mobilności, dzisiaj mobilność ludzi jest podstawą rozwoju jakiegokolwiek, społecznego, ekonomicznego. Bez tej mobilności są dzisiaj takie konsekwencje, czyli prawie 25% ludzi bez roboty. Trzeba będzie zarobić, żeby zarobić na dojazd autostradą do Torunia. Więc to także nie jest rozwiązanie dla dużych rzesz Grudziądzan, którzy przyjeżdżając do Torunia, przyjeżdżając do Gdańska, na przykład mogliby korzystać z tego, że jest autostrada, bo szybko się przemieszczą i mogą tam wykonywać jakieś zajęcia. No, warunkiem bezwzględnym tego cywilizacyjnego awansu jest zelektryfikowanie przynajmniej linii tej Toruń-Grudziądz i Grudziądz przez Brodnicę, Rypin aż do Płocka, bo to tworzy pewien taki trójkąt i podstawy z Torunia też do Nasielska, bo to tworzy taki pewien trójkąt cywilizacyjnej, bym powiedział, depresji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jak państwo zobaczycie, które gminy w tej części regionu mają największe bezrobocie, no to są właśnie gminy takie, w których już przestał nawet pociąg jeździć. Tutaj jeszcze na szczęście pociąg jeździ. Jaki on tam jest, taki jest, ale jeździ. No, nie ma wątpliwości, że nie ma tańszej możliwości umobilnienia ludzi, a więc także czy przyjeżdżania do Grudziądza, czy wyjeżdżania do Grudziądza po to, żeby świadczyć pracę,
To jest przecież olbrzymia możliwość zmniejszania tego koszmaru bezrobocia, ale to jest także dogodność wykorzystania czy tworzenia tej przestrzeni rozwoju gospodarczego. To jest jeden element. Drugi element w moim przekonaniu wiąże się też z tym, że niestety Grudziądz jest także tym miastem, w którym nie ma akademickości w tym pozytywnym sensie, bo nie ma, to dopiero teraz powstała jakaś szkoła prywatna, która ma swoją siedzibę. Są jakieś filie szkół prywatnych, a więc niestety konsekwencją tego jest to, że olbrzymia ilość ludzi młodych, najbardziej dynamicznych, po to, żeby uzyskać dobre wykształcenie, wyjeżdża z Grudziądza. Państwo możecie sami sprawdzić, ilu z nich wraca. Nikt albo prawie. Tracicie, czy jakby miasto traci w ten sposób najbardziej mobilną grupę najlepiej wykształconych ludzi. No, musi być tutaj uczelnia wyższa, która stworzy dla większej ilości miejscowej młodzieży szansę bezpłatnego studiowania tu na miejscu. Bo też nie każdego stać na studia poza miejscem zamieszkania, nawet jeżeli one są teoretycznie bezpłatne, to przecież całe to otoczenie i logistyka studiowania jest płatna. No i trzeci element, który my próbujemy też jakoś w Toruniu tę politykę współtworzyć, no to jest orientacja na własne firmy, ale nie te spółki miejskie, tylko to się choćby rozstrzyga na poziomie polityki przetargowej, tak? Czy na przykład polityka przetargowa przez instytucje, które są zlokalizowane w danym mieście, promuje na przykład własne firmy czy firmy z zewnątrz. To oczywiście nie jest do końca może uczciwe, czasem troszkę więcej kosztuje, ale korzyści z tego są takie, że nie ma innej metody i nigdzie na świecie inaczej to nie działa. Jeżeli się zewnętrzny inwestor nie przekona, że gospodarz, włodarz terenu dba o swoje firmy, to on wie, że warto tam wchodzić. Jak on widzi, że tym facetom na miejscu, tak właściwie to nie zależy na tym, czy ich firmy są, czy nie są, to każdy może przyjść i zrobić. Taki on ma interes, żeby przyjść i tu wykładać swoje pieniądze. On sobie znajdzie takiego, który o niego zadba. I później czeka się na cuda, to znaczy, że przyjdzie jakiś cudotwórca i założy fabrykę i zatrudni 5000 ludzi. Nie ma dzisiaj takich cudów. Nie ma dzisiaj takich cudów. On przyjdzie, jak zobaczy, że cała lokalna, że tak powiem, konstrukcja administracyjna jest zorientowana na to, żeby pomagać swoim firmom, żeby wspierać je. Wtedy on będzie wiedział, warto z tymi ludźmi rozmawiać, bo oni nie będą mi przeszkadzać. Profesorze, optymistą jest Pan bardzo dużo. Za czasów PRL-u i 20 lat wolnej Polski nie zelektryfikowano tego odcinka pomiędzy Toruniem a Grudziądzem. Myślę, że teraz będzie przy 100 spółkach na PKP to jeszcze trudniejsze. A uczelnia wyższa na przykład w Toruniu ostatnio podczas inauguracji roku akademickiego, jak to uniwersytet płakał nad tym, że nie ma studentów, tych, którzy mu dochód przynoszą, czyli tych niestacjonarnych. Jak Pan chce założyć uczelnię niepubliczną jeszcze, publiczną właśnie w Grudziądzu, przy niżu demograficznym, który się zbliża. Bardzo optymistycznie do tego. No nie wiedziałem, że Pan będzie komentował, bo jeżeli tak, to Pan jest trzecim uczestnikiem debaty. Zapewniam Pana, 20 lat pracuję w tym sektorze i wiem, jaka jest sytuacja, także jak chodzi o uczelnię publiczną i publiczną, i zapewniam Pana, że jest w Grudziądzu miejsce na to i jest to decyzja rządu, czy władz, które w tym zakresie mogą podejmować decyzje. I jest to element niezbędny. Grudziądz nie będzie się rozwijał, jeżeli tego progu nie przeskoczy. I żadne filie, żadnych uczelni tego nie zapewnią. A niż demograficzny jest tylko jednym z elementów, który wpływa na funkcjonowanie uczelni wyższych, dlatego że generalnie rzecz ujmując, jest to jeden z czynników. Drugim jest także poziom skolaryzacji, a więc tego, jak wielu ludzi jest wykształconych, a z tego co wiem w Grudziądzu ludzi, którzy nie mają wyższego wykształcenia, a chętnie by je zdobyli, mając możliwość studiowania w uczelni publicznej, jest tyle, że neutralizuje to skutki.
Natomiast, wie pan, oczywiście można powiedzieć tak, usiądźmy, płaczmy i niech jeździ ta Arriva z pociągami spalinowymi, tylko to jest połowa XIX-XX wieku. Ja nie chcę patrzeć na to i mówię to od początku, że miasto 100-tysięczne, jedyne w Polsce, jest pozbawione tego, co jest elementarnym obowiązkiem państwa w stosunku do tego miejsca. I może sobie mieć 200 spółek czy 300, natomiast obowiązkiem państwa Rzeczpospolitej Polskiej jest to, ażeby to miasto uzyskało szansę rozwojową, bo to państwo polskie odpowiada za infrastrukturę. I nikt by z tego nie zrobił. Absolutnie zgadzając się, to powiedziałbym taką rzecz. Otóż, kiedy jeszcze mieszkałem w Szczecinie, to był rok 93, wróciłem do domu po mojej pierwszej przygodzie ministerialnej. Wtedy w rządzie Hanny Suchockiej byłem pierwszy raz ministrem rolnictwa. I postanowiłem, nie czułem się dalej politykiem, ale postanowiłem coś zrobić, żeby politycy ze sobą zaczęli rozmawiać. I właśnie wtedy powstało to forum gospodarcze, tylko wtedy robiliśmy to w Międzyzdrojach. Wydaje się, że stworzyliśmy pewną sytuację absolutnego braku nienawiści pomiędzy politykami. Jakoś nam się udało i tutaj powiem szczerze, też od kilku lat nad tym pracuję i mam nadzieję, że profesor Kurski, który wygra lub przegra, dalej właśnie bardzo chętnie będzie współpracował w takim, bo ja tu mam jednak poczucie, mimo że wróciłem do domu po 15 latach bycia w zachodniej Polsce, jestem już tutaj 11 lat i ciągle mam takie poczucie, że poza dalszą ogromną różnicą, różnienia się, bym tak powiedział, ideologiczną pomiędzy politykami, czasami nawet wręcz nienawiścią, niczym nieuzasadnioną, dochodzi jeszcze ogromna rywalizacja pomiędzy miastami. I jeżeli pan, nasz tutaj dziennikarz, który prowadzi, mówi, że jest pan profesor optymistą, to oczywiście ma rację, kiedy dotyka sprawy tylko i wyłącznie Grudziądza. Ale nie ma racji, kiedy byśmy umieli w naszym regionie skupić potężną siłę 5 miast, potężną siłę kilkudziesięciu posłów, senatorów, i eurodeputowanych, bo przypominam, że my mamy ogromny sukces jako Kujawsko-Pomorskie, że mamy 3 eurodeputowanych. Już niezależnie, czy ich lubimy, czy nie, na tle innej części Polski wyglądamy fantastycznie. I wtedy, jak ci 3 europarlamentarzyści są tutaj między nami, jak tych kilkudziesięciu posłów umie ze sobą rozróżnić pomiędzy ideologią, które się nie zgadzają w Warszawie, a interesami, które tu są podstawowe, to wtedy pan profesor ma w 100% rację, bo ta siła, jak przechodzi do Warszawy, do rządu, jest już potężna. Przepraszam bardzo, bym musiał... Dobrze, to jeszcze jedno pytanie, bo myśmy zaczęli autostradę, panie profesorze. Mówiliśmy o autostradzie A1 i o metropolii bydgosko-tołowiejskiej, bądź tołowiejsko-bydgoskiej, zależy jak to woli. Autostrada miała spinać, miała połączyć te największe miasta regionu, dołączył na szczęście Grudziądz do tych miast i tworzyć właśnie tą wielką aglomerację, która będzie mogła konkurować z podobnymi regionami w Polsce, nie tylko w Polsce, bo i dalej idąc w Europie. To, że nie mówimy jednym głosem, to źle. Izoluje się Bydgoszcz, tak jak pan profesor wspomniał, która chce robić metropolię wraz z ościennymi gminami w bezpośrednim sąsiedztwie. To by strasznie zabiegało to mamy, to jednak tworzyć metropolię właśnie z Bydgoszczą. Jaka rola tutaj jest Grudziądza? Rola właśnie w metropolii i przy oddawanej niedawno, za chwilę oddawanej autostradzie. Znaczy ja powiem krótko tak, w mojej ocenie, znaczy rację ma w pewnym sensie pan prezydent Jasiewicz, który zdaje się, znaczy były prezydent obecny przewodniczący Rady Miasta w Bydgoszczy i kandydat na senatora, który chyba zresztą ode mnie to wyczytał jakieś tam pół roku temu. Znaczy dla mnie oczywistym jest to, że rzeczywiście ta oś rozwojowa regionu, ona się przesunęła w sposób naturalnie obiektywny, no bo nie ma co ukrywać, że autostrada jest, jeżeli spojrzymy na procesy tak, jak one się rozwijały w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych,
autostrada jest tą osią, że tak powiem, rozwoju i Bydgoszcz, pozostając poza autostradą, no, pozostaje na marginesie. Ja w pewnym sensie rozumiem te niepokoje, bo oni mają świadomość tego, że tracą wielką szansę i z tym, że wybrali moim zdaniem bardzo złą metodę, bo to nie, przecież nie polega na tym, że jak widzimy, że coś się przesuwa, to my się odetniemy. No i co? No i samolotem będą ludzie latać zbyt Bydgoszczy. Znaczy są granice, że tak powiem, śmieszności. Mi się wydaje, że nagle teraz cały kraj się zrzuci i zbuduje im ze trzy autostrady, żeby oni weszli w ten główny nurt. No tego nie będzie. Znaczy ja uważam, że ta oś rozwojowa to w naturalny sposób będzie Grudziądz, Toruń, Wrocławek, że to jest olbrzymia szansa dla Grudziądza i tego regionu, że trzeba ją wzmóc także poprzez to, o czym mówię, a więc to podniesienie cywilizacyjne także w zakresie komunikacji kolejowej, ale to jest naprawdę wielka szansa w perspektywie 5-10 lat właśnie dla Grudziądza. Grudziądz to na pewno odczuje i zdyskontuje. I przekonuje i myślę, że w Toruniu też już jest to takie myślenie, że my nie będziemy oczywiście biegać za Bydgoszczem i bardzo prosić, żeby oni się tam zdecydowali z nami współpracować. Czyli ja jestem przekonany, że jest już myślenie takie, że zaczynają po prostu w większej ilości ludzi rozumieć, co będzie tutaj tym naturalnym takim punktem, czy linią rozwojową. I my dzisiaj bardziej będziemy właśnie patrzeć na Grudziądz czy Wrocławek. I oczywiście, no jeżeli Bydgoszcz czy Inowrocław będą chciały w tym uczestniczyć, że Inowrocław jest tym bardzo zainteresowany. Zresztą także jakoś pewno ta trasa na Poznań w którymś momencie spowoduje, że Inowrocław będzie też bardzo blisko całego tego kompleksu. Więc no jak koledzy z Bydgoszczy będą chcieli być poza tym, no to przecież ich nie zmusimy na niektórych tutaj, że tak powiem, ciągnikiem nie pociągnąć. Tak, ale dołożyłbym to, co mówiłem jeszcze wcześniej, że Grudziądz nie może poddać się bliskiej współpracy Bydgoszczy, która ma inne plany cywilizacyjne w tym regionie, bo to będzie dla Grudziądza absolutna śmierć. To wtedy bardziej właśnie rozwiąże się jakby dynamika przy Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku i Grudziądz z kolei zostanie takim niechcianym dzieckiem, porzuconym oczywiście przez Bydgoszcz. Tak to będzie, to jest bardzo łatwe do wypatrzenia może. Ja tylko jeszcze dopowiem do pana profesora jedną rzecz. Jak się cywilizacyjnie świat rozwijał, to my wszyscy wiemy. Mamy na świecie tylko trzy chyba państwa, gdzie są proste drogi. To są Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i Australia. Czyli tam, gdzie tak zwana cywilizacja wchodziła dopiero od białego człowieka. Wszędzie tam, gdzie cywilizacja rozwijała się wcześniej, drogi są kręte. Bo albo ci pierwsi szli pomiędzy górami, a żeby zawsze trafić, szli wzdłuż rzek. Innymi słowy, widać wyraźnie, że trasy cywilizacyjnie rozwijały przestrzeń i społeczeństwa. Kiedyś nad Morzem Śródziemnym, potem w tej gorszej, barbarzyńskiej części Europy, do której my należeliśmy, wzdłuż rzek. Stąd wszystkie większe miasta są nad Wisłą albo nad Odrą. Dzisiaj świat się na naszych oczach zmienia, ponieważ tą współczesną rzeką, nad którą cywilizacja będzie się dynamicznie rozwijała, będzie autostrada. I to jest absolutnie nie do dyskusji. Tutaj strategicznie na to trzeba patrzeć na kilkadziesiąt lat do przodu. Ja dziękuję bardzo. Niektóre miasta duże są nad Bordeauxem też, na Jacku. Nie wiem, to jest. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo Państwu. Przepraszam raz jeszcze, ale też tam są dziękuję bardzo.